Małe drzwi otwarte zostały zorganizowane w tym roku po raz pierwszy i jest to efektem bardzo wielu czynników. Jednym z nich jest istnienie od dobrych 2 lat stałego programu warsztatów, które są skierowane między innymi dla młodych ludzi. Te warsztaty są organizowane przez Centrum Aktywności Artystycznej, które działa przy naszym Uniwersytecie. Podczas tegorocznych Małych Drzwi Otwartych odbywają się warsztaty z grafiki artystycznej. Proces taki twórczy, kreatywny, rysunkowy był poprzedzony pewną formą dyskusji i wytłumaczeniem terminologii tego, czym jest nienawiść, czym jest rasizm, czym jest niechęć do kogoś, czym można to zastąpić. No i na podstawie tej dyskusji dałem im, że tak powiem, wolną rękę. Poza tym, że moje wskazówki ograniczały się do tego, jak powinien taki transparent wyglądać, żeby był czytelny dla ludzi z zewnątrz.